jesteśmy w samochodzie ciężkim, o skrócie GCBA 5×32, to znaczy tak, 5000 litrów wody ma, 500 litrów środka pianotwórczego, wydajność autopompy 3200 litrów na minutę. Mamy tutaj z tyłu aparaty powietrzne. Załoga maksymalna tego samochodu to jest 6 osób. Kierowca, dowódca, 4 ratowników. Czy trudno jest prowadzić taki pojazd? No, wydawałoby się, że jest łatwo na sygnałach jeździć, ponieważ no, niby nam wszyscy ustępują, ale to nie jest tak do końca. Nie jest to tak, jakby się wydawało, że jest łatwiej prowadzić na sygnałach. Zdarza się, że kierowcy nie zawsze poprawnie reagują na... Bardzo często, bardzo często. Szczególnie przy naszym wyjeździe. To jest auto z napędem na 4 koła? Tak, na wszystkie. Czyli... To jest utrenowiony samochód. Utrenowiony. Jaki przebieg ma już? Powiem szczerze, nie wiem nawet, jaki ma przebieg. Zaraz zobaczymy. 27 tysięcy niecałe. Czyli praktycznie nówka. No, nówka. Właściwie to tak, jak to się mówi, jeździ w koło komina taki samochód, bo najdalszy punkt to jest nasz odcinek, to tam granica 20 parę kilometrów w jedną stronę, to jest za Gołębiewem do Białobłoty. To jest nasz teren operacyjny, rejon działania właściwie. Lubi Pan te wozy, którymi Pan jeździ? Pan tym jeździ wozem, czy też innymi? Bardzo lubię tym wozem akurat. Jestem nawet do niego przypisany, można powiedzieć. Ogólnie ja osobiście w 5 województwach miałem okazję tak działać przy powodzie. Począwszy od Letniej, przez gminę Wilków, Opole Lubelskie, później jeszcze na końcu była... Taki... Pierwszy podnośnik, tak. No, zasięg, symbol SK40, zasięg roboczy 40 metrów, wyposażony jest w działko, właśnie tam można podać wodę z niego. Czyli najwyższe budynki w Grudziądzu spokojnie wystarczy. Tak, tak. Czy pamięta Pan ostatnią akcję, w której on był wykorzystywany? Ostatnia akcja, to taka najpoważniejsza, większa to była w MSU tutaj. Nie? W ubiegłym roku, prawda? Tak, w ubiegłym roku on był tam właśnie wykorzystany do tych działań. Jak często ratujecie zwierzęta tym podnośnikiem? Zbyt często. Właśnie za dużo razy jest używany ten sprzęt do takich tam błahostek, nie? Do kotów, no bo to samo rozstawienie i użycie tego to już trochę czasu trwa. To jest raz na miesiąc? I pieniądze oczywiście. Raz na miesiąc się zdarza? Zdarza się, że raz na miesiąc i czasami dwa razy w tygodniu nawet. No. Jest to samochód marki Star 12-227, tak? Jest to samochód średni i oznakowanie jego wynosi GBA 2×16, co rozumiemy przez samochód gaśniczy, średni ze zbiornikiem na wodę oraz autopompą, pojemność wody 2 m3, wydajność 16 hektolitrów na minutę. Samochód na swoim wyposażeniu posiada głównie sprzęt gaśniczy oraz do ratownictwa, wyposażenie do ratownictwa wodnego, które znajduje się z tamtej strony głównie. Tu mamy lekki sprzęt ratownictwa drogowego, jako że każdy z naszych samochodów tutaj gaśniczych takie coś posiada, bynajmniej jakiś mały zestaw w razie jakiejś akcji, żeby móc pracować. Tu jest, mamy linię szybkiego natarcia, z której właśnie możemy podawać skuteczny prąd gaśniczy na niewielki pożar typu śmietnik lub podczas wypadku drogowego, jeżeli zaszła taka konieczność podania piany. To jest samochód Renault Midlum. Jego symbol GBA 2,5×16. Głównie to jest samochód pierwszy wyjazdowy, taki, który jedzie praktycznie do wszystkiego. On jeździ głównie do pożarów, do wypadków i praktycznie do każdego innego zdarzenia. Na swoim wyposażeniu z ciekawych rzeczy ma urządzenie do wykrywania gazów niebezpiecznych typu tlenek węgla, gazy wybuchowe. Czyli jest to samochód chemiczny, tak? Nie, to jest samochód gaśniczy, aczkolwiek takie rzeczy też ma. To jest samochód pierwszy wyjazdowy, który praktycznie, mówię, jeździ do każdego zdarzenia, które tutaj jest. No jest jeszcze samochód chemiczny, który za chwilę zobaczymy. Typowy samochód, typowy chemiczny, posiada na swoim wyposażeniu szereg pomp. Są pompy do pracy w strefie EX, czyli w strefie wybuchowej. No, widać, że na trochę starszym nadwoziu, tak? Jest to samochód dosyć stary, jest to na nadwoziu Mercedesa, aczkolwiek on jeździ bardzo sporadycznie, tylko do sytuacji, gdzie nastąpiły zagrożenia typowo chemiczne, gdzie są jakieś wycieki, gdzie trzeba przepompować jakąś ciecz. To jest najnowszy samochód, SKD 25, jest to samochód podnośnik z
również z drabiną wysuwaną mechaniczną i to jest właśnie jego zaleta. Jest to niewielka długość drabiny, 25 metrów jak na takie auta, ale jest to wystarczające na nasze miasto. Dodatkowo samochód zwinny, niewielki i można nim wjeżdżać również do Starego Miasta, co było bardzo istotne, gdy mieliśmy tylko tamten duży podnośnik na rządzu. On się nie mieścił po prostu na wąskie uliczki. Lubicie panowie swój sprzęt? No, macie do niego zaufanie? Ostatnimi czasy, jak tutaj widać, no, troszkę się zmieniło, bo sprzęt mamy praktycznie nowy, mamy ten z najwyższej półki. Samo to sprzęt ratownictwa drogowego, który pokazywałem, no, jest to sprzęt naprawdę najwyższej klasy. Poza tym samochody wszystkie są praktycznie już wymienione. Mamy nowe samochody. To nie są samochody, jak kiedyś było 20-30-letnie. Teraz mamy samochody w granicach tak od roku do 5-letnich samochodów. Także tutaj naprawdę jest już czym pracować i to widać. Myślę, że podczas akcji, gdzie przyjeżdżamy i nie martwimy się, czy sprzęt odpali, czy nie odpali, tu jest pewniak. Nie?